Żarówa teraz przygotowuje się i myśli, tworza co by tu powiedzieć ciekawego followersom. Tworza kontent w głowie, bo do Minisia mi poszedł. Przykludziła mnie tu, kazała mi tu nagrywać, a mu pusto w głowie, nic nie mów w głowie. Siedzaj, czekam, aż coś przyjdzie. Cały czas to mówimy, żeby w odżywianiu kierować się swoimi takimi wewnętrznymi przeczuciami, może to nazwijmy, taką intuicją po prostu, intuicją jedzeniową to nazwijmy, nie? Niech to się nazywa intuicja jedzeniowa, że ty czujesz, co ty chcesz zjeść. Nie twoje przekonania, co ci mówią, co jest prawidłowe, co nie jest prawidłowe, ale czego potrzebuje twoje ciało. I po prostu zjedz i zobacz, jak się po tym czujesz. Jak zjesz mięso i będziesz się czuć po tym źle, no to go nie jedz. Jak będziesz chcieć jeść tylko wegańskie rzeczy, a będziesz czuł się z tym źle, to też tego nie jedz. Jeśli dobrze słyszysz swoją intuicję, jeśli ona jest w tobie wyraźna, już sobie wypracowałeś albo wypracowałeś taki proces wewnętrzny, w którym ty słyszysz wyraźnie ta intuicja i potrafisz z nią działać. My często to nazywamy po prostu czujem. Że zrobiłem coś z czuja. Czuj to dla mnie z intuicja, że po prostu poczułem, że trzeba to zrobić i to zrobiłem. To będzie tak, że ty wejdziesz do sklepu i będziesz mieć na pewne rzeczy ochota i będziesz je kupować i będziesz jeść. Ale wymaga to pewnego procesu. Trzeba to po prostu praktykować, próbować ćwiczyć, bo oczywistym jest to, że jak przychodzisz do sklepu i widzisz te produkty, które są na półkach, to masz zaburzony jakiś tam schemat w ego, powiedzmy, że to twoje ciało też jakby jest w pewien sposób jeszcze troszeczkę takie pogubione w tym odżywianiu, że ty chcesz sięgnąć po rzeczy, które są słodkie, są słodyczami, są cukrami, albo chcesz po jakieś inne niezdrowe rzeczy sięgnąć. Ale zauważ, jak się czujesz, kiedy je zjesz, bo to ci ciało pokazuje. Nawet jeśli twój umysł próbuje cię oszukać i chce cukru, albo chce przetworzonego jedzenia, to ciało pokaże ci po zjedzeniu tego, jak się czujesz. Może nie od razu po 5 minutach, bo jak zjesz 5 batonów, to 5 minut po zjedzeniu i nich czujesz się jeszcze dobrze, ale za pół godziny, za godzinę przestajesz się czuć dobrze. I to pokazuje, że to jedzenie nie jest dla ciebie. Najlepiej w ten sposób to obserwować. Ja się w ten sposób uczył obserwować siebie. Nieraz jak już nie jodłem mięsa, albo nie jodłem jakichś słodyczy, albo różnych rzeczy, a nieraz bardzo mi się zachciało i chodziło to za mną na przykład 3 dni i stwierdziłem, dobra, spróbuję, zjem. I kupiłech, i zjodłech. No ja akurat mam tak, że jak się kupia, to się nie kupia trochę, ale muszę się kupić dużo. Więc najodłech się tego, no i okazało się, że jednak czuję się potem źle. I wiedziałem, że to nie jest dla mnie. Bo na przykład, jeśli mam ochotę na słodkie, a najem się bananów i zjem tych bananów 7, to nie czuję się źle. Ale jeśli zjem 2 czekolady, to czuję się źle. I to moje ciało pokazuje mi, czy to jest dla mnie, czy nie. I w ten sposób uczcie się obserwować siebie i wybierać produkty, które są dla was dobre. No bo nie możesz komuś, kto na przykład może być przykładowo w rekonwalescencji, może być po jakiejś chorobie, albo może mieć potrzeba uzupełnienia czegoś w organizmie, powiedzieć mu, że ma być na diecie wegańskiej. No nie, bo może się okazywać, że on potrzebuje białka do jakiegoś tam, powiedzmy, procesów wewnętrznych, biologicznych, że potrzebuje coś odbudować. On ma widzieć, czy się czuje lepiej po odżywianiu, czy czuje się gorzej. Ktoś może zjeść mięso i może się po nim czuć dobrze, bo może potrzebować na dany moment takiej energetyki. Ktoś może potrzebować zjeść jajka i może się czuć po nich dobrze, bo może potrzebować takiej energetyki. A ktoś inny może to zjeść i powie, że nie jest dla niego dobre. To znaczy, że na ten moment nie jest dla niego dobre. Może za pół roku będzie taka potrzeba, może za rok.